Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 7 i 8 werset. Bóg słyszy i odpowiada. Chrześcijaństwo nie polega jedynie na wierzeniu w istnienie Boga. Chrześcijaństwo to życie w osobistej relacji z Bogiem. Kiedyś przeżyłem tą wyjątkową chwilę, opowiadał pewien mężczyzna, o której mówią chrześcijanie i nie zapomnę jej do końca życia. Tego pamiętnego wieczoru byłem sam w pokoju i prosiłem Boga, by mi się objawił. Stopniowo napełniały mnie nieopisane i niepojęte pokój i radość. Podczas gdy dawniej zmuszałem się do każdej, nawet krótkiej modlitwy, teraz poczułem się zachęcony do rozmowy z Bogiem jak z bliskim przyjacielem. To było naprawdę pokrzepiające. Pewne fragmenty z Biblii, które wcześniej uważałem za nieinteresujące, teraz zobaczyłem w zupełnie innym świetle. Były pełne sensu i celnie dotykały mojego życia. To nie Biblia się zmieniła, ale moje serce, które zostało poruszone przez Ducha Świętego. Jeśli Bóg mógł obdarować niezasłużoną łaskę człowieka z natury zachłannego, dumnego i nieufnego jak ja, może obdarować również ciebie. Porozmawiaj z Nim tylko pokornie i szczerze. Poproś Boga, a On ci odpowie. Jezus przyszedł, żeby pojednać nas z niebiańskim Ojcem i przyprowadzić nas do Jego miłości. On był Bogiem objawionym na ziemi. Po tym, jak zmarł, a potem powstał z martwych, został wzięty w górę do nieba, gdzie jako doskonały człowiek usiadł po prawicy Boga, o czym informuje nas Ewangelia Marka, 16 rozdział, 19 werset. Zgodnie z obietnicą daną uczniom, zesłał Ducha Świętego wszystkim tym, którzy Jemu zaufają, tak by Bóg mógł w końcu wypełnić pustkę w ich duszach. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 7 werset.